Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak ulepić szczurka. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to tu z dwóch brązowych i z dwóch beżowych. Drugą natomiast formuję na łyskę. Następnie przyklejam jedną do drugiej. Biorę to narzędzie i po prostu scalam je ze sobą. Tutaj nie scalamy. Staramy tylko po bokach, tak żeby tutaj było wyraźnie zaznaczone odcięcie. Wstaję mi taki tułów. Spłaszczam ją w palcach. Ponownie można sobie pomóc tym narzędziem. Pamiętajmy o odcięciu. Mniejszą kuleczkę również formuję na łezkę. Spłaszczam w palcach. Teraz zrobię nóżki. Nóżki robię z dwóch brązowych kuleczek i z ośmiu różowych. Następnie zwinam. Powstaje mi taki kształt, który doczepiam do tłowia. Również sobie scalam. Teraz zrobię stópki. Większe formuję na łezki. Spłaszczam je w palcach. Końcówkę sobie poprawiam tak, aby była zaokrąglona. Następnie delikatnie odwinamy. I nasza pierwsza stópka jest już gotowa. Następnie naklejam ją do nóżki. Teraz zrobię rączki. Rączki robię z dwóch brązowych kluseczek i z sześciu różowych kuleczek. Z różowych kluseczek robię łezki. Doczepiam je cieńszymi końcami do siebie. Biorę to narzędzie. Spłaszczam je. I powstaje mi pierwsza rączka. Następnie biorę naszą pierwszą łapkę i przyklejam w tym miejscu. Następnie biorę igłę i robię pestek. Z różowej kuleczki zrobię mu ogon. Odcinam sobie niepotrzebny fragment. Ja mój ogon formuję w taki sposób. Następnie biorę tips i robię na nim nacięcia. Głowę robię z dwóch kuleczek, brązowej i beżowej. Natomiast z tej kuleczki tworzę taki kształt.
przecinam sobie na końcu. I naklejamy naszą głowę do tłowia. Teraz zrobię oczy z dwóch białych kuleczek, które uformowałam na łezki, i z dwóch czarnych kuleczek. Białe złączam ze sobą. Następnie spłaszczam. Formuję, pomagając sobie igłą. Biorę dwie czarne kuleczki i naklejam je u góry. Znów pomagam sobie tym narzędziem. Biorę małą białą kuleczkę i naklejam na dole. Jeszcze jedną kuleczkę białą naklejam wyżej. Teraz zrobię brwi z brązowej małej kuleczki. Formuję ją na kluseczkę. Następnie przy pomocy igły naklejam nad oczami. Najpierw naklejam w formie takiego uśmiechu. Następnie biorę igłę, dzielę na dwie części. Spłaszczam. Biorę to narzędzie. Poprawiam sobie. I tak wstają takie oto brwi. Teraz zrobię uszy z dwóch brązowych i z dwóch różowych. I wszystkie kuleczki spłaszczam w palcach. Biorę tipsa i robię nacięcia. Następnie zaginam. I pierwsze uszko jest już naklejone. Teraz biorę takie narzędzie. Ponownie chwytam i przyklejam. Jedno i drugie uszko jest naklejone. Z czterech pomarańczowych kuleczek zrobię jej włosy. Formuję je na łezki i przyklejam do siebie tą grubszą końcówką. Odcinam. Biorę igłę i jeszcze sobie delikatnie strzępię. Teraz biorę igłę i robię dziurkę z jednej i z drugiej strony. Poprawiam. Następnie biorę tipsa. Robię nim uśmiech. Tak wygląda uśmiech mojego szczurka z jednej i z drugiej strony. Teraz zrobię mu nosek. Nosek robię z purpurowej kuleczki. Następnie biorę białą kuleczkę. Formuję delikatnie na kluseczkę. I naklejam na nosek. Następnie biorę igłę i robię tutaj otworki. I mój zabawny szczurek jest już gotowy. Tak się on prezentuje z przodu, z boku i z tyłu.
Ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, komentarze, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.